Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szef episkopatu Niemiec, biskup Georg Betzing, ostro skrytykował arcybiskupa Stanisława Gondyckiego za to, że polski arcybiskup napisał do papieża Franciszkę, alarmując w kwestii sytuacji kościoła katolickiego w Niemczech. W Niemczech katolicy próbują zmienić wiary, próbują zmienić kwestię kapłaństwa, roli kobiet w kościele, seksualności i sposobu sprawowania władzy w kościele. Mówiąc krótko, chodzi po prostu o herezję, o to, żeby znieść celibat, o to, żeby wprowadzić diakonaci i kapłaństwo o to, żeby aprobować nielegalne zachowania seksualne, które Kościół zawsze potępiał jako grzeszne, zwłaszcza homoseksualizm, ale nie tylko, i żeby oddać realną władzę w Kościele już nie tylko biskupom, ale kolektywowi złożonemu z biskupów i ze świeckich. To są wszystko rzeczy niezgodne z nauką kościoła katolickiego i arcybiskup Gondecki słusznie zwraca na to uwagę. No, ale oczywiście niemiecki biskup jest oburzony. I napisał teraz list, w którym oskarża polskiego szefa episkopatu Polski o najgorsze rzeczy. O to, że on fałszuje treść niemieckiej drogi synowizacji że manipuluje, że przekracza swoje uprawnienia i że zachowuje się, uwaga, no to jest zarzut koronny, niesynodalnie. Listę biskupa Bezinga opublikowała Rzeczpospolita. Jest datowany na 21 listopada. Dlatego zrobiła to Rzeczpospolita, że rzecz nie została ujawniona medialnie na drodze oficjalnej, bo niemiecki biskup wysłał swój list bezpośrednio do artybiskupa Gądeckiego i załączył jeszcze do wiadomości do papieża Franciszka. Kilka wyimków z tego listu, a później opowiem Państwu o całym kontekście tego sporu, który tak naprawdę trwa już od dobrych kilku lat. I niestety, to jest najgorsze. Wszystko wskazuje na to, że papież Franciszek, chociaż udaje, że stoi po stronie tradycji, tak naprawdę stoi po stronie biskupa Becinga i Niemców. Ale co napisał biskup Bezing? Otóż, kilka krótkich wymków. Napisał tak. Drogi księży arcybiskupie, drogi współbracie w urzędzie biskupim, z pewną konsternacją i wielkim rozczarowaniem przyjąłem do wiadomości list, który wysłał ksiądz arcybiskup do Ojca Świętego 9 października. A więc właśnie ten list, kiedy arcybiskup Gądecki zwrócił papieżowi uwagę na to, co się dzieje w kościele katolickim w Niemczech. Dalej pisał tak, biskup Becing. Jest to, proszę pozwolić, że powiem to otwarcie, bardzo niesynodalne i niebraterskie zachowanie, że nie wspomniał mi ksiądz arcybiskup w tych rozmowach ani słowa o tym liście. W tych rozmowach, bo wcześniej rozmawiali na synodalne. W Rzymie, napisał dalej tak. Zamiast dialogu, wybrał ksiądz arcybiskup list do papieża Franciszka, w którym z wielką gwałtownością oraz nieprecyzyjnymi i fałszującymi stwierdzeniami narzeka na synodalną drogę Kościoła katolickiego w Niemczech. I wreszcie napisał tak. Zadaję sobie pytanie zgodnie z jakim prawem przewodniczący konferencji biskupów danego kościoła ośmiela się osądzać katolickość innego kościoła i jego episkopatu. Proszę sobie zatem wyraźnie, pozwolę sobie zatem wyraźnie powiedzieć, że uważam list księdza arcybiskupa za ogromne przekroczenie swoich uprawnień. Na tej pierwszej stronie tego listu biskupa Becinga, ma kilka stron, później biskup Becing się tłumaczy, dlaczego jakoby nie jest heretykiem, ona ani droga synodalna. Ale na tej pierwszej stronie, drodzy Państwo, zajmuje, znajduje się kilka głębokich, poważnych manipulacji. Otóż, najpierw to stwierdzenie biskupa Becinga, że arcybiskup Gondecki zachował się niebratertko i niesynodalnie, no bo udał się do papieża, a powinien najpierw porozmawiać z nim. Ale w lutym 2022 roku, tuż przed tym jak wybuchła wojna na Ukrainie, arcybiskup Gondecki napisał list do biskupa Becinga. Bardzo długi list, myśmy go omawiali w PCH24, to przeszło trochę niezauważone, no bo wojna wybuchła, wiadomo, to przykuło uwagę mediów, ale... Arcybiskup Gądecki pisał do biskupa Betzinga i pisał mu właśnie, że kapłaństwo kobiet jest wykluczone, no bo Kościół to rozstrzygnął, że nie można akceptować homoseksualizmu, transgenderyzmu i innych tego rodzaju rzeczy, bo Kościół jasno się na ten temat wypowiedział, że nie można likwidować kapłaństwa i wprowadzać jakiś de facto luterańskiej wersji kapłaństwa, no bo to jest niezgodne z nauką choćby Soboru Trydenckiego, wreszcie, że nie można oddawać władzy w Kościele w ręce świeckich, no bo to też jest niezgodne z apostolską strukturą Kościoła. To wszystko pisał arcybiskup Gądecki i wtedy... Rok temu biskup Bessing odpisał, że nie, wszystko jest w porządku, w ogóle nie ma żadnego problemu, po prostu my robimy po swojemu niemiecki katolicyzm i będzie dobrze. I co więcej, pisał biskup Bessing, że tak naprawdę wszyscy powinni zainteresować się niemieckimi rozwiązaniami, w tym arcybiskup Gondecki, bo przecież kryzys kościoła jest wszędzie. No i pytał biskup Bessing, a jakie to arcybiskup Gondecki ma pomysły na reformę kościoła? A proszę, my Niemcy mamy. Wesprzyj projekt filmowy Watykan w cieniu tęczowej gwiazdy. I zyskaj przedpremierowy dostęp. Link do wsparcia znajdziesz w opisie. Od tego czasu sprawa niestety się tylko rozwinęła, ponieważ Niemcy nie ustąpili ani na krok, dalej szli za swoją drogą synodalną i całym tym heretyckim programem reform. Co więcej, aż do tego stopnia, że zaczęli przekonywać wszystkich w całej Europie, żeby przyjęli ich pomysły. I drodzy państwo, w lutym tego roku w Pradze zebrało się spotkanie kościoła, powiedziałbym, całej Europy. Biskupi i świeccy się w Pradze zjechali. Tam Niemcy położyli całą swoją agendę na stole i zachęcali do tego, żeby ona została przyjęta. Kiedy w październiku tego roku, więc bardzo niedawno, zebrał się synod, to synodalności w Rzymie, biskupi i świeccy z całego świata się zjechali, to Niemcy kilka dni wcześniej wysłali do wszystkich biskupów na świecie, także do uczestników synodu, maila z programem swojej drogi synodalnej, właśnie po to, żeby wpłynąć na obrady synodalne, żeby zachęcić wszystkich do przyjęcia, tego swojego jawnie heretyckiego programu. To no w tej sytuacji artybiskup Gondecki poczuł się zmuszony do reakcji, bo przecież. Pytał już, prosił samego biskupa Becinga o to, żeby się zreflektował, ale on to tak naprawdę zignorował. Więc teraz biskup Gondecki napisał już do papieża. Naprawdę nie widzę, co w tym jest niebraterskiego, co w tym jest synodalnego. Tym więcej, że artybiskup Gondecki regularnie krytykuje Kościół katolicki w Niemczech. Sprawa jest chyba dosyć jasna. Dalej, kolejna manipulacja biskupa Becinga. Otóż napisał, jak Państwu cytowałem, jakoby artybiskup Gondecki nieprecyzyjnie i fałszująco opisał niemiecką drogę synodalną. No, drodzy Państwo, ja dobrze znam niemiecką drogą synodalną, bo śledzę ten proces od roku 2019, kiedy się zrodził, a tak naprawdę śledzę jeszcze całe jego, że tak powiem, narodziny wcześniejsze od, od wielu, wielu już lat. To, co napisał arcybiskup Gondecki, w swoim liście do papieża Franciszka z października rzeczywiście mogło być trochę nieprecyzyjne, w tym tylko sensie, że jeszcze ostrzej nie napisał o herezjach, które się tam dzieją. Bo proces synodalny w Niemczech to jest po prostu kompletne zerwanie z tradycją kościoła. Kompletne. I to, co napisał arcybiskup Gondecki, naprawdę było i tak dosyć umiarkowane, chociaż mocne, stanowcze i konkretne, ale i tak dosyć umiarkowane na to, co tam się dzieje. Więc jeżeli biskup Becing zarzuca polskiemu arcybiskupowi fałszowanie drogi synodalnej, to mam tylko jedno do powiedzenia. Otóż biskup Bezing i cała droga synodalna fałszują samego Jezusa Chrystusa. Fałszują Ewangelii i tradycję Kościoła. Oto co oni fałszują. I naprawdę, list biskupa gondeńskiego, on jest dostępny w mediach, można sobie przeczytać, porównać z dokumentami drogi synodalnej. Opisuje konkretnie i wprost główne problemy. Właśnie kapłaństwo kobiet, homoseksualizm, demokratyzację Kościoła. Sprawa jest naprawdę jasna. Dalej. Kolejna manipulacja. Pisze biskup Becing o tym, jak się ośmiela arcybiskup Gondecki pisać do papieża i oceniać osądzać kościół w Niemczech. Ale znowu, Zgodnie z tradycją kościoła, nawet tą, która została potwierdzona na drugim soborze watykańskim, każdy biskup jest odpowiedzialny, owszem, w pierwszej kolejności za swój kościół partykularny, powierzony jego trosce, duszpasterskiej, ale jest również odpowiedzialny za kościół powszechny. I ta odpowiedzialność za kościół powszechny, a więc kościół na całym świecie, realizuje się właśnie we współpracy z papieżem. Więc jeżeli arcybiskup Gondecki po wielu jakichś rozmowach z biskupem Becingiem, po rozmowach z innymi biskupami, po udziale w tym spotkaniu synodalnym w Pradze, po kilku latach procesu synodalnego, pisze list do papieża, czyli papieża informuje o tym, co się dzieje w Niemczech. To naprawdę to nie ma tutaj żadnego przekroczenia swoich uprawnień, bo arcybiskup Gądecki po prostu Daje, że tak powiem, aktywny, czynny wyraz trosce za Kościół Powszechny. On jest do tego nie tylko uprawniony, on ma taki obowiązek. I tak naprawdę jest skandalem, że inni biskupi tego nie robią. W Polsce powiedzmy, nie jest to takim skandalem, bo arcybiskup Gondecki jest przewodniczącą konferencji episkopatów, więc niejako wypowiada się w imieniu wszystkich. Mówię niejako, no bo wiadomo, że są różne podziały w Kościele. W Polsce pozdrawiamy kilku biskupów, kilku kardynałów, wiemy wszyscy o co chodzi, ale generalnie rzecz biorąc, opowiada się niejako za wszystkich. Inne episkopaty milczą, i to z ich strony jest zaniechanie, to one nie wypełniają swojego obowiązku, a nie arcybiskup Gondecki. No i teraz, gdy idzie o meritum. Całej sprawy. Kto tu w ogóle ma rację? No bo ja już w zasadzie to Państwu powiedziałem, kto tutaj ma rację. Sprawa jest, myślę, dla każdego katolika normalnego oczywista, bo Biskup Bezing później się tłumaczy, że no przecież z homoseksualizmem to nie jest taka sprawa jednoznaczna. Gdy idzie o kapłaństwo kobiet, to też jakoby sprawa nie jest taka jednoznaczna. Gdy idzie o demokratyzację Kościoła, no to w ogóle to zarzuca, jak może arcybiskup Gądecki się tak brzydko wypowiadać o demokracji parlamentarnej? Bo <laughs> arcybiskup Gądecki pisał w liście do papieża Franciszka, że. Kościół nie może być jak demokracja parlamentarna, prawda? No biskupa Bezinga to jest jakaś herezja, czy też taki właśnie kościół powinien być. I teraz <laughs> problem w tym, że z jednej strony od roku 2019, a więc kiedy ruszyła niemiecka droga synodalna, mamy naprawdę całą serię dokumentów watykańskich, ja zaraz je wymienię, które krytykują niemiecką drogę synodalną, które pokazują błędy, manipulacje tej drogi. Ale z drugiej strony, drodzy Państwo, nie mamy żadnych konkretnych działań ze strony Watykanu przeciwko drodze synodalnej. Nie mamy żadnej wizytacji apostolskiej. Nie mamy żadnej usunięcia żadnego biskupa. Nic z tych rzeczy, wprost przeciwnie, mamy wiele posunięć papieża i też zaraz powiem konkretnie, o jakie mi chodzi, które skutecznie wspierają niemiecką drogę synodalną. I to jest właśnie największa tragedia, że arcybiskup Gondecki, pisząc do papieża, upominając w ten sposób biskupa Betzinga, prosząc o interwencję, on, że tak powiem, trzyma się pewnej oficjalnej ścieżki, pewnych oficjalnych faktów. No bo takie są, są te oficjalne dokumenty, ale wszyscy wiedzą i podejrzewam, wie to również arcybiskup Gondecki, że tak naprawdę papież Franciszek, a zwłaszcza jego główny dzisiaj współpracownik, kardynał Wiktor Manuel Fernandez. Zwłaszcza Fernandez jest po prostu przyjacielem niemieckiej drogi synodalnej i są na to konkretne dowody. Gdy idzie o tę krytykę, drodzy Państwo, to kilka punktów, właśnie jak to Watykan krytykował drogę synodalną. To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym wiedzieli, bo także w Polsce pojawia się dzisiaj bardzo wiele głosów, niektórzy księża mówią: A przecież Watykan to się zawsze odcina od niemieckiej drogi synodalnej. To prawda, zaraz wszystko powiem, ale proszę poczekać dalej, posłuchać, jak mimo tego odcinania Watykan dalej popiera skutecznie niemiecką drogę synodalną. I konkretnie. Czerwiec 2019 rok to jest moment, w którym Niemcy dopiero ogłaszają, że wchodzą na drogę synodalną. I wtedy papież Franciszek pisze list do pielgrzymującego Ludu Bożego w Niemczech, gdzie przestrzega przed zrywaniem jedności z Kościołem Powszechnym i gdzie wskazuje, że no nie należy tylko reformować struktur Kościoła, ale należy kłaść większy nacisk na ewangelizację. Bardzo piękny list, tylko jest z nim jeden problem. Otóż papież Franciszek ani słowem nie krytykuje w tym liście konkretnych pomysłów niemieckich. A chociaż to jest dopiero początek drogi synodalnej, to program drogi synodalnej jest doskonale znany, bo został przedstawiony w marcu 19 roku przez biskupów niemieckich i oni mówili konkretnie: antykoncepcja legalna. Seks przedmałżeński i pozamałżeński legalny. Transgender. To jest nowa antropologia. Homoseksualizm legalny. Kapłaństwo do zmiany. Najlepiej celibat, w ogóle władzę księżą trzeba zabrać. Władza świeckich musi być większa. W administracji, w duszpasterstwie. Kobiety, diakona, a później kapłaństwo. Jak tylko oczywiście zgodzi się na to Kościół Powszechny. No i wreszcie sama struktura władzy. Nie mogą już biskupi rządzić, muszą to też robić świeccy. To wszystko było powiedziane w marcu. Papież ani słowem się na ten temat nie zająknął. Napisał po prostu ogólnie, żeby, prawda, tutaj dbać o jedność z Kościołem. Można było z tego odnieść wrażenie, że papież, papież de facto wspiera nie niemiecką drogę synodalną. I wiecie, kto miał, wiecie państwo, kto miał takie wrażenie? Niemieccy biskupi. Oni podziękowali za ten list i poczuli się nim umocnieni. No ale oficjalnie to uchodzi za krytykę. To się ciągle przedstawia jako krytykę. Na tym nie koniec, bo później jeszcze papież kilka razy wyrażał swoje zaniepokojenie sytuacją w Niemczech. Mówił na przykład w jednym z wywiadów, to był wywiad z czerwca 2022 roku, że jest już jeden kościół protestancki w Niemczech ewangelicki i drugiego nie potrzeba. czyli że Niemcy nie muszą się protestantyzować. Ostatnio też napisał taki list do czterech niemieckich katolickich, papież, też krytykował pewne właśnie elementy demokratyzacji struktury kościelnej w Niemczech, więc papież no kilka takich interwencji miał, ale nie tylko papież, bo lipiec 2020 stolica apostolska wydaje dokument, który zakazuje przekazywania potężnych duszpasterskich i liturgicznych kompetencji w ręce świeckich, ponieważ Niemcy chcieli, żeby świecy zaczęli głosić kazania, żeby świeccy przejmowali różnego rodzaju administracyjną i zarezerwowaną dla księży dzisiaj odpowiedzialność w parafiach i diecezjach. I Watykan to zablokował dokumentem z 20 roku. Bardzo dobry dokument. Później w roku 2021 wydała Stolica Apostolska dokument, w którym zakazano błogosławienia związków homoseksualnych. Bardzo dobry dokument, przypomnienie nauczanie Kościoła. Niemcy oczywiście chcieli to robić. Dalej mieliśmy w styczniu 2023 roku dokument Watykanu, który zakazał utworzenia tzw. Rady Synodalnej. Rada Synodalna to jest gremium, które ma skupiać zarówno świeckich, jak i biskupów i oni razem mają zarządzać kościołem. To jest zamach na apostolską strukturę kościoła. Watykan napisał, że nie wolno czegoś takiego robić. Znowu bardzo dobry dokument. Mieliśmy jeszcze w międzyczasie też dokumenty Stolica Apostol Apostolskiej dotyczące Komunii Świętej dla protestantów. To nie jest już element drogi synodalnej jako takiej, ale Niemcy też to próbują forsować. I Watykan to też blokował, blokował to kardynał Kurt Koch. No i wreszcie... Ostatni dni kardynał Pietro Paroli, sekretarz stanu, wydał taką notę, w której przypomniał Niemcom, właśnie, bo napisał tę notę do biskupa Bessinga, że dyskusja na temat kapłaństwa kobiet jest zamknięta i że nie można zmieniać wartości moralnej homoseksualizmu. Że ta wartość jest ustalona, jest to krytyczna, że tak powiem, negatywna wartość, nie ma tutaj pola do dyskusji. Takie są te kwestie. Gdyby ktoś się na tym wszystkim, na tym by poprzez to, powiedziałby: No dobrze, Watykan jest przeciwko Drodze synodalnej, a więc arcybiskup Gondecki, że tak powiem, ramię w ramię z papieżem walczy z niemiecką herezją. No niestety, to jest tylko połowa całości obrazu i powiedziałbym, że taka bardziej oficjalna, która nie wyraża najbardziej istotnych faktów, bo jednocześnie drugą jakby ścieżką Watykan wspiera Niemców. I jeszcze zanim się zaczęła droga synodalna, nie mieliśmy, jak Państwo pamiętają, w 16 roku Amoris Laetitia, dokument Franciszka, który co postanowił? Komunia dla rozwodników, czyli to był pomysł właśnie niemiecki. Niemcy wtedy odnieśli ogromny triumf, mówili o tym otwarcie. Później w roku 2018 komunia dla niektórych protestantów. Watykan pozwolił, nie Watykan papież osobiście, jest jego nota na ten temat, pozwolił, żeby na płaszczyźnie takiej lokalnej, oddolnej, bez jakichś wielkich dokumentów nie można było decydować, czy można udzielić niektórym protestantom Komunii Świętej. No a później już okres samej drogi synodalnej. Tutaj niestety też mamy bardzo konkretne zmiany, i to zwłaszcza z ostatnich e, dni, ale nie tylko. Przede wszystkim sam globalny proces synodalny. I pewnie Państwo pamiętają, w roku 2020 Niemcy mówią, że nasza droga synodalna jest tak wspaniała, że chcemy, aby cały świat miał podobną drogę, żeby cały świat dyskutował o naszych niemieckich pomysłach. Ogłaszają to właśnie w roku 2020. W czerwcu 2020 roku biskup Becing jedzie do Franciszka i rozmawiają na ten temat. Co się dzieje rok później? Dokładnie rok później papież Franciszek ogłasza globalny proces synodalny, który będzie miał trzy etapy: krajowy, kontynentalny i powszechny. Dokładnie tak, jak zaproponowali Niemcy. I co się okazało? Otóż, drodzy Państwo, wszystkie dokumenty synodu o synodalności, tego, który zwołał papież, które były publikowane, wychodziły początkowo z takiej kwestii, że Kościół jest w kryzysie z powodu nadużyć seksualnych. Problem w tym, że dokładnie ten element podawała niemiecka droga synodalna, jako element wskazujący na konieczność reform. To była idealna zbieżność. I rzeczywiście okazało się tak, że na globalnym procesie synodalnym wszyscy rozmawiają o tych niemieckich pomysłach. Kapłaństwie, diakonacie kobiet, homoseksualizmie, demokratyzacji, zmianach w kapłaństwie. Znają to Państwo z tych wszystkich debat, ze wszystkich dokumentów synodalnych, tego jest pełno. Ostatnie dokumenty, niestety przyjęte w Rzymie, też potwierdzają ten kierunek. Przypominam, w dokumencie z Rzymu ostatnim mówi się na przykład, że. Katolicka antropologia jest niewystarczająca. Tu chodzi właśnie o transgenderyzm. A więc papież zwołuje taki proces synodalny. Dalej, komu papież powierza stery? Otóż stery procesu synodalnego papież Franciszek powierza kardynałowi Mario Grekowi z Malty, który jest taki bardzo ambiwalentny, nie pokazuje jakie jest jego zdanie, ale stery w Europie. Papież Franciszek powierza karnałowi Jean-Claude i jemu powierza funkcję bycia relatorem generalnym synodu, czyli człowiekiem, który odpowiada za ostateczny tekst, yy, ostateczny kształt tekstów synodalnych. A Choleryś wielokrotnie mówił, że popiera zniesienie celibatu, kapłaństwo kobiet, zmiany w homoseksualizmie i jest w ogóle wielkim przyjacielem niemieckiej drogi synodalnej. No to teraz zaraz. Papież krytykuje drogę, ale stery procesu synodalnego. Daje ludziom, którzy popierają Niemców? Jak to jest, prawda? No, a na tym nie koniec, bo mamy wreszcie ostatnie tygodnie, ostatnie miesiące, kiedy mamy całą serię, po prostu jak z karabinu maszynowego, decyzji papieża Franciszka, które skutecznie popierają niemiecką drogę synodalną. Co się stało? Otóż latem tego roku arcybiskup Berlina ogłosił wprost: W jego decyzji można błogosławić pary homoseksualne, mimo zakazu z Watykanu. Dlaczego? Dlatego, że papież się na to zgodził. Ponieważ papież w słynnej odpowiedzi na dubia pięciu kardynałów napisał tak, zapytany o błogosławienie związków homoseksualnych. Mówię, jaki jest tego sens. Nie cytuję w tym momencie to jest na PCH 24, mogą Państwo znaleźć, nie należy błogosławić związków homoseksualnych, które by mogły przypominać małżeństwo. Ale w innych sytuacjach to jest kwestia roztropności duszpasterskiej. Dał zielone światło, Niemcy są uradowani. Później, jeszcze w kolejnej decyzji, w decyzji Spiry też prowadzono takie błogosławieństwa. W ka, y, kardynał Reinhard Marx z Monachium też zapowiedział, że to zrobi. Tam już to się zresztą dzieje od dawna. To tylko jedna kwestia. Dalej, kapłaństwo kobiet, drodzy Państwo. Sprawa jest rzekomo zamknięta i Watykan ciągle podkreśla, że sprawa kapłaństwa kobiet jest zamknięta. Ale jak papież został zapytany o tę sprawę przez pięciu kardynałów, to napisał: no tak, sprawa jest niby to zamknięta. Ale nie ma jeszcze jakiejś definicji dogmatycznej, więc kwestia wydaje się wyjaśniona, ale możemy o tym dalej rozmawiać. Czyli pozwolił Niemcom, żeby rozmawiali dalej o kapłaństwie kobiet, i żeby dalej tę sprawę mieli na agendzie. Później mieliśmy w ostatnim czasie kwestię chrztu osób transseksualnych i możliwości chrzczenia dzieci, które pary homoseksualne kupiły od surogatki. To jest duży problem właśnie w takich krajach jak Niemcy i nie tylko, gdzie jest legalne tak zwane małżeństwo homoseksualne, no i się po prostu te dzieci kupuje. To jest skandal, żeby takie osoby swoje dzieci ochrzciły, bo nie ma żadnej nadziei co do tego, że one zostaną wychowane po katolicku. Ale Watykan, to konkretnie kardynał Fernandez stwierdził, nie ma problemu. Można to robić, oczywiście może nie na czym, problem jest, nie należy, ale ostatecznie decyzja już pasterska na indywidualnym poziomie. Znowu niemiecki pomysł inkluzji homoseksualizmu tutaj znajduje swoje jak najbardziej zastosowanie. No i wreszcie m, kwestia m, jeszcze, m, jakby takiego szerszego podejścia do seksualności to jest decyzja kardynała Fernandeza dotycząca komunii dla rozwodników, kiedy on niedawno, kilka tygodni temu przypomniał, odpowiadając kardynałowi Dominikowi Duce z Pragi, że jak najbardziej można udzielać komunii świętej rozwodnikom i wszyscy, którzy mówią inaczej, no to po prostu się mylą i nie znają nauczania papieża Franciszka. Znowu jest to wsparcie dla Niemców. I takich drobnych jeszcze rzeczy jest to wiele więcej. Oczywiście mógłbym to jeszcze długo wymieniać, a ja też opiszę to wszystko w artykule na PCH24, który się niedługo na ten temat ukaże, więc Proszę zaglądać na naszą stronę. Ale wracając teraz do sprawy arcybiskupa Gonerskiego i tego konfliktu z biskupem Becingiem. Widzą Państwo, niestety, jak ta cała historia w tym szerokim kontekście wygląda. Z jednej strony mamy kościół lokalny niemiecki, który po prostu brnie w herezję, z drugiej mamy polskiego arcybiskupa, który stara się bronić ortodoksji katolickiej, interweniować najpierw sam, potem u papieża. Wreszcie mamy tego papieża, który niby tam jakoś, prawda, coś robi, takie umywanie rąk, ale tak naprawdę pozwala Niemcom działać tak, jak im się podoba i skutecznie na poziomie lokalnym zmieniać, zmieniać wiarę po prostu, zmieniać doktrynę. Sytuacja jest niezwykle poważna, także dlatego, że gdy Państwo popatrzą, wsłuchają się w te głosy, które idą w Polsce ze środowisk episkopatu, to niestety są bardzo, ale to bardzo ambiwalentne, ponieważ motorem tych wszystkich zmian jest dzisiaj synodalność. Synodalność, która się odbywa pod hasłem Jedność w różnorodności. Wszyscy jesteśmy razem, jesteśmy różnorodni, tutaj sobie, prawda, inni robią tak, my sobie robimy inaczej, doktryna jest niezmieniona, ale tuż posterstwo się zmienia. I mamy niestety wielkich entuzjastów synodalności w osobach takich na przykład jak kardynał Grzegorz Ryś, artybiskup Adrian Galbas. Ostatnio Państwo pewnie słyszeli temat Płocka i tej broszury synodalnej, więc jeszcze biskup Szymon Stółkowski z Płocka też się objawił jako taki. Ciągle słyszymy synodalność, synodalność, kościół musi być synodalny, synodalny, czyli jaki? To jest takie trochę rzucanie zaklęć. Ludzie mówią, że kościół musi być synodalny, ale w tym, co oni mówią w Polsce, nie ma żadnej treści. Tu chodzi po prostu o zmianę dla samej zmiany i tak naprawdę o oddanie sterów tej całej sprawy synodalnej w ręce innych ludzi. Kogo? Niemców, Belgów, Austriaków, Szwajcarów, części Episkopatu ze Stanów Zjednoczonych, który jest bardziej liberalny. Oni wiedzą, co to jest synodalność. Oni konkretnie to wiedzą, bo oni to wymyślili i to realizują. A u nas się po prostu tak. Mówi, tak się, przepraszam, papla synodalnie, synodalnie będzie synodalnie. No, jak będzie synodalnie, to niestety będzie trochę sodomalnie. To często się tak ludzie śmieją, właśnie taką frazę ukuwają, ale tak to, drodzy Państwo, w praktyce wygląda. I arcybiskup Gądecki o tym wie. Bardzo dobrze, że interweniuje. Mam nadzieję, że ta interwencja przyniesie jednak skutek i że, no cóż, powiem tak. Nawet jeżeli papież Franciszek i kardynał Wiktor Manuel Fernandez i wielu innych kurialistów w Rzymie. Są przyjaciółmi niemieckiej drogi synodalnej, to muszą brać pod uwagę opór. Opór arcybiskupa Gondeckiego, opór biskupów w Afryce, opór części biskupów w Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie, w innych miejscach. Oni mogą po prostu powiedzieć, błogosławcie sobie tych gejów, prawda, róbcie jak tam chcecie, my się tym nie interesujemy. Muszą jakoś trochę, chociaż trochę udawać. I chociaż to, to powstrzymywanie rewolucji. Nie zgoda na to, żeby rewolucja weszła na plan oficjalnej doktryny. To jest to, co można osiągnąć, i to jest to, co arcybiskup Gondecki stara się osiągnąć. Za to musimy być mu wdzięczni. Tym więcej, że mamy dzisiaj do czynienia z wielką falą nagonki na arcybiskupa Gądeckiego. Państwo pewnie oglądali film Krystiana Kraciuka, w którym mówił między innymi o atakach ze strony Jezuitów, Grzegorz ojców żegorza Kramera, Jacka Prusaka, także Tomasza Terlikowskiego. Teraz do tego jeszcze dołącza Rzeczpospolita Michał Szłzyński i inni. Oni wszyscy atakują arcybiskupa Gądeckiego. No, Niemieckie media, niestety też to robią ONET i tak dalej, inne takie portale, wszyscy atakują, no jak to tak można, tak niesynodalnie postępować. W tej sytuacji naprawdę musimy jako katolicy w Polsce bardzo mocno wspierać arcybiskupa gondyckiego i wszystkich innych biskupów, którzy czynią użytek ze swojej odpowiedzialności, upominają Niemców, starają się zawalczyć o ortodoksyjno-doktrynę katolicką. Potrzeba tego wsparcia modlitewnego, postnego, wkrótce adwent. Możemy ofiarować nasz post, naszą modlitwę, nasze wyrzeczenia właśnie w tej intencji, żeby polscy biskupi, także biskupi w innych krajach świata skutecznie walczyli o wiarę katolicką, nie pozwolili takim ludziom jak biskup Becing. Niestety z poparciem części Watykanu redefiniować wiarę katolicką. Daj Boże, żeby Duch Święty wspierał naszych biskupów, wspierał arcybiskupa gondyjskiego i innych hierarchów, żeby tak się udało. A takie manipulacyjne teksty, jak ten biskupa Becinga, no cóż, mam nadzieję, będą kiedyś w jakichś annałach historii Kościoła Katolickiego naszych czasów pokazywane jako najczarniejsze karty historii właśnie tego okresu. Daj Boże, żeby prawda zwyciężała i żeby Oszukańcza religii Antychrysta, o której mówi katechizm Kościoła katolickiego punkt chyba 665. Cytuję z pamięci, mogę się mylić, ale mówi przecież o oszukańczej religii antychrysta, Katechizm, żeby taka religia nie zatriumfowała. Niestety to będzie ostatnia próba kościoła. Być może dzisiaj mamy już do czynienia z próbą dekretowania właśnie takiej oszukańczej religii Antychrysta. Ale walczmy z tym. Walczmy w imię Boże. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zachęcam do wspierania kanału PCH24. Wszystkie informacje na Państwa ekranach, na banerze i pod tym nagraniem. Cały czas mogą Państwo otrzymać dostęp do Przedpremierowej, przedpremierowego pokazu filmu Watykan w cieniu tęczowej gwiazdy. O tym przecież dzisiaj właśnie w dużej mierze mówimy. I mogą Państwo też w ogóle wspierać nasz kanał, bo taka praca, mam nadzieję, jest Kościołowi w Polsce potrzebna. Raz jeszcze dziękuję, kłaniam się i z Panem Bogiem.